9 września wspominamy błogosławioną Marię Eutymię Yfing, dziewicę i zakonnicę. Emma przyszła na świat 8 kwietnia 1914 roku w Halverde koło Steinfurt, małej miejscowości położonej na terenie diecezji Münster. Tego samego dnia przyjęła sakrament chrztu. Jej ojciec, August Yfing, po śmierci pierwszej żony, która dała mu dzieci, ożenił się ponownie z Marią Schnitt. Właśnie w tym związku małżeńskim narodziła się Emma jako piąta z 10 rodzeństwa. Dane jej było doświadczyć cierpienia już w dzieciństwie. Nabyta wówczas krzywica pozostawiła trwały ślad w jej życiu. Szkołę powszechną ukończyła w Halverde. W 1924 roku przystąpiła do pierwszej komunii świętej. Kilka miesięcy później przyjęła sakrament bierzmowania. Maria codziennie uczestniczyła we mszy świętej. Wokół spotkania Boga w Eucharystii budowała wszystkie swe dni. Była pobożnym, cichym i radosnym dzieckiem, wyróżniającym się niezwykłym skupieniem podczas modlitwy. Pan Bóg już wtedy obdarzył ją darem kontemplacji. Gdy miała około 17 lat, opuściła rodzinę i udała się do Hopsten, gdzie rozpoczęła naukę w szkole dla służących przy szpitalu świętej Anny. Prowadziły go siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, zwanych popularnie Klementynkami. W niedługim czasie nadeszła smutna wieść z domu rodzinnego. Ukochany ojciec ciężko zachorował. Emma zdążyła jeszcze przybyć na ostatnie spotkanie. W jej sercu dojrzewało pragnienie oddania się na wyłączną służbę Panu Bogu. Dlatego po ukończeniu nauki zwróciła się z prośbą o przyjęcie do zakonu. 23 lipca 1934 roku Emma rozpoczęła postulat, obierając imię Eutymia. 2 lata później, 11 października 1936 roku, złożyła swe pierwsze śluby zakonne. W kilka dni po ślubach rozpoczęła pracę w szpitalu świętego Wincentego w Dinslaken. Między godzinami przeznaczonymi na modlitwę i wypełnianie obowiązków pielęgniarki znajdowała czas na przygotowania do teoretycznego i praktycznego egzaminu z zakresu pielęgnacji chorych. W tym właśnie czasie jej życia świat ogarnęła II wojna światowa. Maria w dniu 15 września 1940 roku złożyła śluby wieczyste. Powierzyła swe życie Bogu. Po ślubach zakonnych powróciła do pracy w szpitalu. Powierzono jej opiekę nad chorymi jeńcami wojennymi i obcokrajowcami. Opiekowała się nimi z troską i serdecznością. Po zakończeniu wojny została skierowana do prowadzenia pralni w Dinslaken, a następnie w klinice świętego Rafała w Münster. Pokornie przyjęła decyzję przełożonych. Całe życie służyła chorym i ubogim, dlatego także w zwykłej pralni potrafiła odnaleźć wolę Boga i wiernie Mu służyć. Pod koniec 1954 roku zachorowała na raka. Po długich cierpieniach zmarła 9 września 1955 roku. Nie była teologiem, nie była też pisarzem, ale świadectwo jej życia, jej proste i bezwarunkowe oddanie się na służbę ludziom cierpiącym stało się pięknym odbiciem Bożej miłości. Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Münster 1 maja 1987 roku powiedział o niej: w swej ofiarnej służbie ta prosta zakonnica ukazała wielu ludziom, że życie wyrastające z Ewangelii i z wiary ma moc przemieniania świata. W sile swej wierności Chrystusowi, powierzeni jej opiece, jeńcy wojenni odnajdywali dom i schronienie. Miłość zwyciężyła nienawiść. Z kolei podczas beatyfikacji Marii w dniu 7 października 2001 roku papież przypominał całemu światu słowa błogosławionej: Bóg potrzebuje mnie, abym była promieniem słońca, który rozjaśnia każdy dzień. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie błogosławionej Marii Eutymii Dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.